Cześć, witajcie na kanale Proste Spojrzenie. Ja mam na imię Krysia i dzisiaj zapraszam na film Pokaż mi książkę, która jest podobna do Wron Petry Dworakowej. W tym filmie skupię się na poleceniach książek, które łączy podobny motyw, a będzie to motyw młodej osoby, albo dziecka wręcz, które przechodzi przez pewnego rodzaju traumę, przez trudne wydarzenia, z którymi musi się jakoś radzić, jakoś po prostu przyjmować je, uczyć się z nimi żyć i poznawać świat na nowo, poprzez pryzmat tych wydarzeń. W ostatnim czasie czytałam trochę takich książek właśnie z podobnym motywem i one są dla mnie niezwykle ciekawe, niezwykle interesujące. Bo o ile dorosły, kiedy mierzy się z pewnymi wydarzeniami trudnymi albo pewnego rodzaju traumą, to on stara się sobie to jakoś tłumaczyć rozumowo, zna już trochę tego świata, wie jak wyglądają pewne realia w naszym świecie, w otoczeniu, w którym żyjemy. I inaczej pojmuję to na pewno niż jako dziecko, bo dziecko nie ma jeszcze swojego doświadczenia, nie ma jakby tego całego otoczenia, można powiedzieć. Ono po prostu przyjmuje cały świat takim, jaki on jest w danej chwili. Ono nie ma innego porównania i te momenty, w których na przykład okazuje się, że dla bohatera czy tam bohaterki, że istnieje inna rzeczywistość, one są czasem przełomowe i no, niezwykle też interesujące. Jako pewnego rodzaju punkt odniesienia do całej tej grupy przewodniej dla tego motywu użyję książki Petry Dworakowej pod tytułem Wrony, bo mam wrażenie, że ta książka ostatnio jest niezwykle popularna, dużo osób po nią sięga, dużo osób ją czytało. I ona, no nie dziwię się temu, bo ona jest naprawdę bardzo dobra. Tutaj mamy historię 12-letniej Basi, która ma starszą siostrę, ma pełną rodzinę, mamę i tatę. Z dalszego punktu widzenia wydaje się, że jest to zupełnie normalna, zwykła, szczęśliwa rodzina. Natomiast kiedy przyjrzymy się bliżej sytuacji, to okazuje się, że no nie jest to tak kolorowo, jakby się mogło wydawać. Dużo tutaj jest przemocy, zwłaszcza tej takiej podstępnej przemocy psychicznej stosowanej w kierunku tej młodej dziewczynki. I ona jakoś właśnie stara się sobie radzić z tym, odnajdywać się w tej rzeczywistości, też można powiedzieć uciekać trochę od niej. Książką, która jest podobna do Wron, to Gdzie śpiewają raki, autorstwa Deli Owens. I tutaj mamy historię opowiedzianą z perspektywy dziewczynki Kai, która została porzucona przez praktycznie wszystkich członków swojej rodziny, przez matkę, przez braci i została jedynie tylko z ojcem, który w dodatku ma problem alkoholowy i musi po prostu sobie radzić. Mieszka na obrzeżach miasteczka, w dosyć dużym oddaleniu od innych siedzib ludzkich, na mokradłach u wybrzeży Karoliny Północnej. Kaja, będąc porzucona przez wszystkich, musi zatroszczyć się o swoje życie, o takie podstawowe elementy życia, jak to, co będzie jadła, w co będzie ubrana, pomimo tego, że jest dzieckiem, to jest pozostawiona zupełnie sama sobie. To jest powieść o wykluczeniu, o pewnego rodzaju inności, bo ona, będąc na uboczu, nie mając kontaktu z innymi ludźmi, no siłą rzeczy staje się inna. Tutaj też dużą rolę gra natura. Tereny tych bagien, podmokłych terenów, lasów, zwierząt. I są tu też zawarte wątki kryminalne, natomiast one nie stanowią dużej części tej powieści. Natomiast są takim, można powiedzieć, miłym dodatkiem dla osób, które lubią takie wątki kryminalne. Też bardzo dobra książka, jedna z moich ulubionych. Kolejna pozycja to 7 minut po północy Patricka Nessa na podstawie pomysłu z Joban Downed. I tutaj mamy przedstawioną historię chłopca, którego matka jest ciężko chora i wiadomo już, że ona raczej nie wyjdzie pomyślnie z tej choroby i on próbuje jakoś poukładać to sobie w głowie. Zdarza się taka sytuacja, że właśnie 7 minut po północy zaczyna przychodzić do niego potwór, który jest dosyć straszny i on czegoś chce od tego chłopca.
Pomimo, że ta książka mówi o takich trudnych tematach, to nie brakuje w niej też humoru, takiego czarnego humoru, który wnosi też taki aspekt lekkości do tej książki i nie przytłacza tak bardzo czytelnika. Ona nie zostawia go jakby pustego, wyzutego zupełnie z emocji, wręcz jakby napełnia, coś daje w zamian. Kolejną książką, którą niedawno przeczytałam, to Żywica Unreal. I tutaj mamy Liv, która w momencie, kiedy ją poznajemy, ma 9 lat. I w ogóle ta książka zaczyna się bardzo mocno, bo od razu pierwsze zdanie tej książki brzmi następująco. Gdy tata zabijał babcię, w białym pokoju panowała ciemność. Byłam tam. Więc no, rozpoczęcie jest bardzo mocne i tutaj też jakby w całej fabule też mamy bardzo mocne poruszone tematy. Poznajemy rodzinę dosyć patologiczną, dysfunkcyjną, która żyje na wyspie. Nikt się z nimi nie kontaktuje, żyją w pewnym oddaleniu od wszystkich innych ludzi. Jedyna osoba, która od czasu do czasu do nich zagląda, to listonosz. Ale to też z rzadka i też nie przekracza bramy, czyli jakby nie przychodzi do domu ani nawet na teren podwórka. Ojciec tej dziewczynki ma kłopot natury psychicznej taki, że jest zbieraczem. On po prostu zbiera wszystko do tego stopnia, że są wielkie hałdy śmieci, które zagracają cały dom, podwórko, obejście, grożąc wręcz zawaleniem. Matka dziewczynki jest osobą tak otyłą, że przestała opuszczać sypialnię, w której żyje praktycznie, bo nie jest w stanie się samodzielnie poruszać. I wśród tych wszystkich zaburzeń jest dziewczynka, Liv, która ma 9 lat i cały świat myśli, że ona nie żyje, ponieważ rodzice bali się puścić ją do szkoły, żeby ona rozpoczęła swoją edukację i zgłosili jej śmierć. Dlatego nikt nie wie, że ona żyje i musi się wręcz ukrywać przed całym światem. Nawet jeżeli ten listonosz przychodzi raz na jakiś czas do bramy, to ona w tym czasie musi siedzieć cichutko schowana i nie wydać z siebie żadnego dźwięku, żeby nie zostać odkryta, żeby ludzie nie dowiedzieli się, że ona żyje, bo rodzice straszą ją, że zostanie im odebrana, bo że będzie musiała pójść do szkoły. I tak zaczyna się w ogóle cała sytuacja, cała fabuła, a potem dochodzi do pewnych wydarzeń, które właśnie sprawiają, że dziewczynka zauważa, że to może nie do końca jest normalna sytuacja, w jakiej ona żyje. Jest to niesamowita książka. Ona jest reklamowana jako kryminał i rzeczywiście mogą być w niej wątki kryminalne. Natomiast uważam, że oprócz tego kryminału tutaj dostaniemy o wiele więcej. Dostaniemy o wiele więcej takiej treści, nad którą będziemy mogli się pochylić, trochę pomyśleć i zastanowić się nad pewnymi rzeczami. Zrobiła na mnie niesamowite wrażenie ta książka. Polecam bardzo serdecznie się z nią zapoznać. Niepokój przychodzi o zmierzchu. Marieke Lukas Rineveld. I to jest tutaj znowu przedstawiona historia rodziny, która mieszka w małej holenderskiej wsi. Oni prowadzą swoje gospodarstwo i mamy tutaj historię, poznajemy z perspektywy dziewczynki. W pewnym momencie w tej rodzinie na skutek wypadku umiera najstarszy syn, czyli najstarszy brat tej dziewczynki i ona jakby bierze na siebie tą winę. Ona myśli, że stało się tak, ponieważ ona jest temu w jakiś sposób winna, co jakby w oczywisty sposób nie jest prawdą. My jako odbiorcy momentalnie to wiemy, że to po prostu był wypadek, a nie wina tej dziewczynki. Natomiast ona tego nie wie i też jakby nikt w jej otoczeniu jej tego nie uświadamia i tego nie mówi, że to nie jest jej wina. Po tej tragedii rodzice i reszta rodziny przechodzi przez głęboką żałobę, usiłują sobie też jakoś z tym poradzić. Natomiast to jakby przysłania im cały, można powiedzieć, świat i nie mają jakby, można powiedzieć, czasu dla innych dzieci. Tutaj mamy taki klimat ciężki. Ta powieść jest bardzo naturalistyczna.
Wiele rzeczy w niej opisanych jest w sposób taki surowy, zimny, a jednocześnie wręcz obrzydliwy. Jest tu wiele scen, które są w pewien sposób szokujące dla czytelnika i zostawiają z takim niesmakiem, więc to jest coś, zdecydowanie nie jest to przyjemna powieść. Jest tu też obecny wątek religii, tego, co ona daje człowiekowi, po co ona może w ogóle być, jak ona może pomóc, jak może zaszkodzić w pewnych sytuacjach. Uważam, że warto zapoznać się z tą powieścią, albo przynajmniej spróbować, czy ona będzie czymś dla was, bo nie jest to też często spotykane w literaturze taki sposób i styl pisania. Ona zrobiła na mnie duże wrażenie. Często wracam myślami do niektórych scen czy wątków, które zostały tutaj poruszone i myślę na ich temat. Chociaż jestem w stanie jakby powiedzieć, że nie będzie to książka dla każdego. Natomiast uważam, że warto spróbować. Kolejna książka to Tippi i ja, Sara Crossman. I tutaj mamy historię sióstr, które są bliźniaczkami syjamskimi. One są połączone dolną połową swojego ciała i zawsze są razem. Natomiast w pewnym momencie pojawia się możliwość operacji, przeprowadzenia operacji, która rozdzieliłaby te dwie dziewczynki. I tutaj jest, ta książka opowiada o jakby ich życiu, o ich losach i próbie przemyślenia tej możliwości, co będzie jakby potem, co będzie, kiedy one będą osobno, skoro zawsze były razem. Wartością tej książki jest to, że ona jest napisana białym wierszem. To też nie jest często spotykana forma, przynajmniej ja się często z nią nie spotkałam. Natomiast po pierwsze sprawiło to, że zupełnie inaczej odebrałam tą książkę niż pewnie gdybym czytała zwykły tekst. A po drugie bardzo szybko przez nią przeszłam, więc to jest też taka, można powiedzieć, historia na raz. Tutaj mamy też poruszane tematy wyjątkowości, tego, kiedy ludzie są wyjątkowi z nie do końca przez siebie wybranych powodów, na przykład tutaj z powodu tego, jak obie dziewczyny wyglądają i ludzie są jakby zwykle ich ciekawi, czasem nawet natrętny sposób, bo gdziekolwiek się nie pojawią, wzbudzają sensacje, ludzie się na nich gapią. Oprócz ciekawości te dziewczyny również spotykają się ze współczuciem i to takim też niechcianym współczuciem, czyli tością, że ludzie ich żałują, jak bardzo im się źle żyje, a może to też nie jest do końca tak, może nie powinniśmy traktować osób, które są inne, które mają jakieś cechy inności w sposób wyjątkowy, tylko po prostu normalnie. I tutaj mam myśli w sposób wyjątkowy w takim negatywnym znaczeniu, typu jakieś pożałowanie, litość. I tutaj w tej książce jest zawarte ciekawe spojrzenie na takie problemy, a jednocześnie właśnie dorastanie tych młodych dziewczyn, bo one mają tutaj po 16 lat. I no, to jest też ten wiek taki, kiedy zaczynają odkrywać, widzieć świat na własną rękę, na własny rachunek, można powiedzieć. Ciekawa pozycja, warto się zapoznać i wydaje mi się, że ona może też być śmiało przeznaczona dla młodszych czytelników. Kolejną książką, którą też czytałam bardzo niedawno, to Wojna, która ocaliła mi życie, Kimberly Brubaker Bradley. I to jest książka, która bardzo też dobrze wpisuje się w motyw, bo mamy tutaj dziewczynkę, która urodziła się ze szpotawą stopą i ta choroba mogłaby być bardzo łatwo wyleczona, kiedy ona była niemowlakiem, natomiast jej matka tego nie zrobiła i co więcej, całe jej życie ona się z niej jakby naśmiewała, robiła jej przytyki, upokarzała ją z tego powodu, zamknęła ją w domu i nie pozwalała wychodzić, bo nikt nie chciałby patrzeć na taką kalekę. No, generalnie stosowała wobec niej różne formy przemocy. I ona w pewnym momencie ucieka, zabiera ze sobą młodszego brata i rozpoczyna nowe życie pod opieką kogoś innego. Bo w wyniku pewnych splotów przypadków ona trafia pod opiekę innej osoby. I jest to dziewczynka, która z powodu tego traktowania
nabudowała wokół siebie niesamowite mury obronne, żeby nikt nie mógł się więcej przez nie przedrzeć i ją jakby dalej zranić, która ma wielkie bariery, która nie ufa nikomu, nie ufa w otoczeniu żadnym innym osobom, zwłaszcza dorosłym, a próbuje jednak jakoś żyć, broniąc się przed tym światem. I tutaj obserwujemy w toku dziania się historii, jak ona odkrywa świat, że może nie do końca jest aż taki zły, jak jej się wydaje. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Zrobiła na mnie duże wrażenie ta książka, pomimo tego, że ona jest właśnie typowo przeznaczona dla młodszych czytelników, to mi jako osobie dorosłej w ogóle to nie przeszkadzało. Wręcz poczytałam to jako zaletę, bo w prosty sposób były opisane trudne tematy. I tu jakby jestem wdzięczna tej książce za to, że nie jest też, skoro ona jest przeznaczona dla młodzieży, czy w ogóle młodszych czytelników, to ona nie jest w żaden sposób przeintelektualizowana, a jest też ciekawa do czytania po prostu. A wartości, jakie za sobą niesie, sprawiają, że ja myślę też o tych sprawach i też w pewien sposób je jakby przewałkowuję na moim warsztacie, na moim myślowym warsztacie i po prostu myślę o tych sprawach, więc to jest też dodatkowa wartość. Kolejną książką, myślę, naturalną w tym wątku będzie Wojna, którą w końcu wygrałam, czyli druga część wojny, która ocaliła mi życie. Chociaż ja jeszcze nie czytałam tej książki. Zaczęłam ją czytać w tym samym momencie, kiedy sięgnęłam po pierwszą część. Natomiast na początku było dużo powtórzeń z pierwszej części, żeby jakby przypomnieć te losy. I stwierdziłam, że to nie jest ten moment, ja się będę denerwować, że ciągle jest mi przypominane coś, co przed chwilą skończyłam czytać i jakby doskonale pamiętam. Więc po prostu stwierdziłam, że ją troszkę odłożę w czasie, kiedy tamte wydarzenia troszkę zatrą mi się w pamięci. Wtedy dla mnie będzie miało dużą wartość to, że są przywoływane te różne fragmenty z poprzedniej książki. Natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że ona będzie doskonale wpisywała się w ten motyw. Inną książką, która wydaje mi się, że będzie mi się wpisywała w ten motyw, jest Labirynt Fauna, Cornelia Funke i Guillermo del Toro. Tacy są autorzy. Nie czytałam tej książki jeszcze, natomiast oglądałam film, który jest jednym z moich ulubionych filmów. I tam mamy, bohaterką jest dziewczynka, też w czasach wojennych, która jakoś usiłuje sobie z tą traumą wojenną radzić i trafia do labiryntu. Nie mam pewności, czy w książce jest dokładnie to samo opisane, natomiast to są moje przewidywania, że ta książka również wpisze się w ten wątek. Co do innych książek, które wydaje mi się, że też by mogły doskonale wpisać się w ten motyw, to jest książka Wśród wysokich traw i druga, Gdzie mieszkają dzikie stwory. Natomiast ja jeszcze nie czytałam tych książek, ani nawet ich nie mam. One są na razie poza moim zasięgiem. To są moje przewidywania. Może kiedyś właśnie skonfrontuję to, czy rzeczywiście sprawdziły się. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli wy macie jakieś książki, które uważacie, że mogłyby się wpisać do takiego motywu, który został poruszony w tym filmie, a nie mówiłam o tych książkach tutaj, to zachęcam do zostawienia komentarza w tytułu. Bardzo chętnie sobie poczytam i pewnie sprawdzę, bo jest to taki motyw, który ja bardzo, zwłaszcza w ostatnim czasie, zaczęłam mocno cenić w literaturze. Dziękuję jeszcze raz i widzimy się w następnym filmie. Cześć!